Cześć kochani, to ja, Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day. Zabierzemy się za ćwiczenia na gitarze basowej. No wiem, że trochę osób pisało, że kiedy kolejne ćwiczenia na bas, kiedy będziemy kombinować i tak dalej. Tak więc to jest znowu ćwiczenie na bas, to są znowu ćwiczenia na bas. Myślę, że to będzie znowu tak samo jak z gitarą normalną, to co widzieliście parę filmików temu, było wrzucone, że będę robić ćwiczenia, które dotyczą właśnie różnych technik gry na gitarze elektrycznej. Tak samo tutaj będzie dotyczyło basu, czyli po prostu różne rodzaje ćwiczeń, różne lekcje, które po prostu będą poruszały różnego rodzaju zagadnienia na techniki w grze na gitarze basowej. My się zaczniemy, że tak czy siak od jakichś takich prostszych rzeczy. Prostszych, nieprostszych, no w każdym razie w każdym odcinku będą właśnie takie w wolnym tempie zagrane, w szybszym tempie zagrane, tak żeby wszyscy mieli mniej więcej rozeznanie, jak to zagrać, jak ćwiczyć, do jakiego tempa dojść i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie właśnie dla was ćwiczenie takie na palce. Pamiętamy oczywiście o tym, że w grze na basie potrzebujemy no tutaj więcej niż jednego palca, czy więcej niż piórka, którym sobie ciupiemy na gitarze elektrycznej. Tutaj będą ćwiczenia na te dwa palce, pierwszy, drugi. Czyli generalnie mamy taki motyw. Tam do oporu. Czyli generalnie chodzi po prostu o to, że używamy palca pierwszego i drugiego i palca pierwszego i drugiego w tej ręce. I po prostu przesuwamy się w poprzek gryfu, czyli generalnie, prawda, od powiedzmy pierwszy, drugi, i tak dalej, prawda? Później drugi, tu był próg, pierwszy, drugi próg, później drugi, trzeci, czwarty. Ważne jest to, żeby po prostu, jeśli dochodzimy do krawędzi gryfu, żeby to było płynne przejście, żeby się nie zatrzymywać. Żeby nie robić tych pauz, wtedy i grać to po prostu płynnie, czyli coś takiego właśnie jak grałem. No oczywiście tutaj ważne, żeby zacząć w tempie takim w miarę wolnym. Ja na przykład spróbuję włączyć metronom, żeby tam wam pokazać, jak mniej więcej z tym metronomem. W każdym razie zróbmy tak, że na jedno uderzenie metronomu mamy dwa dźwięki. W tempo 70 to już jest bardzo wolno, czyli... tempie to po prostu, jeśli już nam dosyć wychodzi w szybszym, no to wiadomo, wolne tempo to jest troszeczkę takie no, obniżenie umiejętności. W każdym razie tutaj chciałem wam pokazać właśnie w tempie 70. No oczywiście, jeśli na przykład to spróbujemy zrobić na przykład już powiedzmy 90 załóżmy. Thank you.
Dobra, bo tu zacząłem robić drugie ćwiczenie. Czyli po prostu pierwszy, drugi palec. I tutaj uderzamy, prawda, na zmianę. Nie polecałbym grania jednym palcem tylko, że ty, bo to zupełnie nie ma sensu. W każdym razie nawet nie próbujcie, żeby grać tylko jednym palcem. Chyba, że faktycznie mamy bardzo wolne tempo, gdzie możemy sobie... Ale po prostu, żeby były dwa palce w ruchu cały czas. No, czyli to robiliśmy taki pochód jakby wstępujący, czyli od niskiego dźwięku do wysokiego, czyli jakby pierwszy palec jest niski, drugi palec byłby wyższy dźwięk, prawda?